Ponad 121 tysięcy złotych zebrało 5 sztabów i 165 wolontariuszy ciężko pracujących podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie powiatu koneckiego. To wynik o ponad 21 tysięcy złotych lepszy niż przed rokiem. A kwota ta jeszcze wzrośnie, bo do 10 lutego na Allegro pod nikiem Kogutek trwają licytacje internetowe sztabów końskich. Przypomnijmy, że rekord ustanowiony w 2020 roku dla powiatu koneckiego to ponad 160 tysięcy złotych, natomiast w ubiegłym, 2021 roku w całym powiecie zebrano 99 tysięcy złotych. Dla porównania w 2019 było to 127 tysięcy złotych. Zbiórka z 30 finału zakończona kwotą ponad 121 tysięcy złotych była prowadzona w ekstremalnych warunkach pogodowych oraz w ciągle trwającej pandemii. Wynik ten trzeba więc uznać za szalenie udany. A ile zebrały poszczególne sztaby? Sztab ze Stąporkowa zgromadził 20 552,47 zł. Radoszycki sztab to wynik na poziomie 13 700 zł. Debiutujący sztab z Gowarczowa uzbierał 6440 zł i 50 groszy. Tutaj wiemy już, że w Gowarczowie zapowiedziano kontynuację działań z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w kolejnych latach. Końskie absolutnie nie mają się czego wstydzić w trudnych pandemicznych czasach ze zbiórki do puszek oraz licytacji stacjonarnej, a także z e-skarbonki oraz już do tej pory zakończonych licytacji internetowych uzbierano 62 171,19 zł, a kwota ta zostanie powiększona o wciąż trwające licytacje internetowe. Sztab Smiedzieży ustanowił swój rekord i zebrał 18 219,10 zł. Łącznie w powiecie koneckim dla WOŚP w 2022 roku przekazaliśmy 121 082,87 zł. 7 groszy.